to, że jedne rzeczy płyną poziomo, inne pionowo. I to jak je zapleciemy? Czy zapleciemy każdą o każdą? Czy tylko na samym początku resztę puścimy i to będzie takie wielkie niby skróte oczko? To wszystko wyjdzie w praniu, sprawdźcie. Bardzo mocno ściska, to nam wychodzi taka beczułka, tak? Coś takiego nam się tutaj robi. Także bardzo delikatnie, nie musicie tego ściskać w szerokość, tak? Tu już delikatnie tkacie z powietrzem, z takim dystansem, żeby nie ścisnąć tej osnowy, bo nam będzie taka skrzywka. Dobra, tego nie, na tym etapie to jeszcze nie ma dramatu. Na środeczku mniej więcej tego kwadracika, tak to widać, zaciskamy ten super mocno. I znów przekręcamy linkę, oczko i przez tą pętlę mostek. Przytrzymujemy na środku i zaciskamy. To jest bardzo proste, jedno z najprostszych, bo oczywiście tych splotów sieci rybackich jest mnóstwo. Niektóre bardziej by się nadawały na gobeliny albo skaliny ozdobne niż do łowienia ryb. Bo są przepiękne, naprawdę. Niektóre są tak misterne, bo z tym jest najmniejsze oczko, potrafią mieć pół centymetra na pół centymetra. Jakie to musi być pracochłonne i to są ludzie, którzy do dzisiaj to robią ręcznie. Przynajmniej kilku mężczyzn w Polsce jeszcze cały czas uprawia zawód sieciarza. Oprócz tego są całe struktury, tak, bo to są bardzo często, nie wiem, czy widziałyście takie sieci, oprócz takich płachtowych, są takie. Czy nie? Czekaj, bo chodzi o to, że tutaj, teraz. Tak, teraz. Zostawiasz dłuższy sznurek, zawiązujesz sobie jak bądź. I teraz musisz tak zawiązać, żeby on był obok. Że te są obok siebie, a te są obok siebie. Widzisz, te dwa są obok siebie, więc są z tej drugiej. Czekaj. Wiesz? Ja cię brudę. Jest bardzo dużo. O, tu.